Mam dziś pomocników. Tutaj idziemy karmić króliczki w skórę, tak? Tu najpierw pójdziemy zobaczyć. Otwarte są już skórki. Nie ma jajek, bo tu mi kury zaczęły sobie gniazdo, w sensie grzędę robić. O, jest jedno jajko. Takie małe na razie mamy, bo małe kurki są, to są tegoroczne kurki. I wszystkie nowe i młode kurki. No. Jest tam ich kilkanaście na pewno. Tylko takie małe. A część uciekła, bo przechodzą gdzieś tutaj szparami. Chodźcie. Idziemy. Ale mają, patrz. No. Chodźcie, chodźcie. No, dawać. Idziemy. I co? Dajemy króliczkom? No. No, tu się kolejna porcja siana suszy. Zobaczcie, jakie zdrowiutkie siano, piękne. Tak. Dosuszam tutaj. A, ciężarówka. Nie, to jest betoniarka. No, betoniarka. Tu mam siano już zebrane w tym roku. Zobaczcie ile. To jest takie różne. Tu jest trochę lucerny i trawy. Tutaj jest sporo koniczyny. Tu jest taka po prostu trawa, taka trawa. No, tu też jest taka mieszanka bogata. O. Także zbieram. No i będę miał. Uwaga tam. Bo wychodzę. Tutaj na pewno chłodniej. Wszystko dobrze? O kurczę, jakie żywe. O, jakie skoki robić. Tu i tam. A ci to tylko siedzą kuźwa w tej. Hej. Siedzą tylko w tym kardwidle. Nie wkładaj tam paluszków, bo ci ugryzie królik paluszka. Jak marcheweczkę, by tylko dziachnął normalnie. No, taki mały paluszek to ojej, ale by go pochłonął. Co? Chyba nie. Prędzej gniazdo by sobie z niej zrobił. Nie przykładaj, linianko, nie przykładaj, bo tam różne pajączki chodzą i tak dalej. No.
Dobra, dawaj, dalej. Ja bym była. Dawaj tu. Dosypam. Tylko powolutku i tak widzisz jak ja, nie? Do góry rączkę. Rączkę do góry. O i teraz. Tutaj rączkę do góry. Tu. O. No jak zjeżdżalni, nie? No i pięknie. No trochę za dużo, ale dobrze jest Stasiu. Bardzo dobrze jest, bardzo dobrze jest. Dawaj. Stasiu, teraz Stasiu. Teraz Stasiu, chodź. No, tu. O tak. I teraz tu. I tak. No i tam gdzie nie ma. Daj mi trochę kukurydzy. No i dobra. Tu jest. Aha, bo to były te, no to tu. Jeszcze im damy. Dobra. Już dobrze jest, dobrze jest. Daj mi kukurydzy. Tutaj też dobrze jest, dobrze jest. Kukurydzę będę chciał. Nie, nie dam ci wszystkiego. Co zamierzasz w ogóle z tym robić? Nie wrzucaj tak. Wrzuć tu im. Bo nie znajdą, przykopią, przygniotą. No i gdzieś tam kukurydzka wpadnie im tam do gnoju. Dobra, wody nie mają, tylko jedna. Te. Pożyczymy sobie tutaj. Chyba, że jest. Staszku! No, dzisiaj pomocnicy mało aktywni są. No, zamknij. Dolejemy tu? Jeszcze tu? O. I zamknij. O tak. O tak. Tutaj też? No to daj, dolejemy. A zamknąć trzeba, Stasiu. Nie zamkłeś? Tego, pojedełka. Klapeczkę trzeba zamknąć. No, klapeczkę. O, tak. No. Pięknie. Tutaj chyba trzeba zamknąć. To co? O, otwarło się, patrz. O, jaka zielona woda już jest. Trzeba wziąć i wymyć takie pojedełko. Bo tam już się zrobił taki nalot zielony, widziałaś? Co to nalot? No patrz tu, zobacz do tego środka. Zielone jest tam, nie? No. To są takie grzybki, to jest takie glony. Ja zaraz dwa i jestem zdrowy. Trzeba będzie to umyć. Trzeba będzie wziąć szczoteczkę i ładnie wymyć w środku, żeby było białe. Bo nie może być takie zielone. I co, pomocnicy mi pouciekali, zostałem sam na placu boju. Właśnie, bo tutaj ty, gościu, zrzuciłeś sobie ostatnio ten pojdełko. Urwałeś rurkę. No i ten, nie masz teraz z czego pić. Przyniosę ci później. Dzisiaj wieczorem trzeba gdzieś iść na trawę.
Cardio będzie takie. O proszę, co ci się dostało? Sama kończyna prawie, panie. Samiec? Samce są takie bardziej skore do przyjaźni niż samice. Samice są bardziej takie nieufne. Bardziej takie zapobiegliwe. Czego szukasz? Buraka szukasz, bo żeś wczoraj dostał buraka i ten mądry się nauczył, że burak jest jeszcze dwa razy z rzędu dostał i już szuka czegoś nowego, jakiejś atrakcji. Tu nie będę sypał w ogóle, bo ma ten też, niech doje. Ci dwaj, no tobie tam sypnę trochę. Ten też ma. Dobra. No i co? Tyle to trwa praktycznie. Aczkolwiek jeszcze wody trzeba tu będzie przynieść i pójdę chyba, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć butelek do napełnienia, to bardziej się opłaca iść do kranu niż bawić się z tego. Zresztą nie ma wody, także przy okazji przyniosę wodę. Pozamykamy od razu. Porządek musi być. No nie ma opcji. Dzięki temu jest mniej szkodników, a i oko lepiej się cieszy. Jak jest czysto i przyjemnie. Pozbieramy te. Tylko jeszcze to. To zabieram. Dawaj wszystkie. No i przy okazji przyniosę tego, nie? Kurom damy trochę trawy, bo pewnie też czekają. No tutaj podniosłem ogrodzenie, zrobiłem sznurki nowe i podniosłem, była jedna cegła, była jedna, to podniosłem jeszcze o trzy, jak widzicie, no, a tam o dwa. No i zrobiłem jeszcze tutaj taki, żeby nie uciekały. No ale małe nadal się przedostają. A te duże w sumie siedzą. Sianko. Mercedes czeka na swoją kolej. Na razie robię 30-letnią. Jeszcze
zejdzie mi z nią dosyć sporo, ale też przyjdzie na ciebie kolej, panie. Co to? Antena chyba to powinna być. Nie wiem. No. Mercedes. To jest chyba 74 rocznik. No. Ale to na innym kanale, bo mam i drugi kanał, gdzie właśnie publikuję wszystko, co jest związane z motoryzacją. Więc zapraszam, gooddriver.pl i stronę mam swoją, także na tamtym kanale właśnie publikuję wszystkie filmy związane z remontami sprzętów, wymianami olejów, filtrów, no wszystko, co związane z motoryzacją. Kręcę również takie filmiki i tam wrzucam, żeby to było jakoś usystematyzowane. Potencjał jest bardzo duży, widzę tu potencjał. Piękne auto, niesamowity klasyk będzie. Tylko musi poczekać na swoją kolej. Aha. O, sobie oglądam. I jajko jeszcze, o. Wszystko naraz. Jeszcze muszę przynieść jedną pojdełko, bo ten głupek ściągnął. No, tylko dokończę tam z tymi królami i napełnimy wodę. No. O, się gotuje coś tu za bardzo. Panie, daj pan spokój. Pewnie tak ma być. O. Robią się soki. Żona robi soki. Bardzo dużo przetworów w tym roku zrobimy. Pokażę wam kiedyś. Na razie jeszcze nie ma tak efektu. O, Staszek obrywa mi tu styropian. Łajza jedna. Aha, dobra. Bo tu chyba nie mam pojdełka. Chwila, może tu mam jedno. Bo tu mogą też być. O! Jest! Nawet się nie słyszałem, żebym do pojdełka. Już. Pięknie. A ten? Aha, ten został. Dobra. No i tak jest dużo szybciej tutaj. Pek i już. O kurde, ale wystrzeliło. Za bardzo dałem. Czekaj, czy na kamerę polecę. Ale nie. Przesadziłem. Tu nie dużo, to trzeba było tylko dopełnić. No i to jest właśnie jedyna wada tych poidełek, że to trzeba wszystko ręcznie tak właśnie robić. A widzieliście, ile trwało zapełnienie tamtego poidełka. Po prostu szedłem z konewką, otwarłem klapeczkę. Staszek zamknął i po temacie, nie? A tu trzeba iść najlepiej, bo przy takiej ilości butelek to lepiej sobie iść. Przejść tutaj, bo zanim się napełni z tego, no to wszystkie 5, wszystkie 10 to mija trochę. Ale tam 2, 3, 3, 3, 4 jak są, to tam właśnie po to jest. Bańka.
i dobra. Oj, nie wiem, jak się zabiorę z tym. No biorę się, panie. Daj pan spokojnie, takie rzeczy się robią. Najpięknie. Dobra. Samiec ma którą? No on powinien mieć zawsze tą. Była inaczej, ja muszę właśnie sobie po... Muszę sobie ponumerować. Poidełka, ponieważ... ze względów higienicznych chociażby, żeby się nie przenosiły choroby i tak dalej, nie? Masz, bo ty dwa dni nie piłeś, chłopie. Nie, od piątku, bo wczoraj miałem ci założyć, no ale zielonkę mają, no to tam w trawie to mają mnóstwo trawy, mnóstwo wody. Dobra. O. Pięknie sobie jedzą. Fajnie tu macie, chłodno. Przyjemnie. Dobra. W sumie woda niech też zostanie tutaj, bo jeszcze tylko tam ogarnę i potem macie, nie? Podejdziemy, może jeszcze pokażę wam ten traktor, jak wygląda. Rozsypane, bo przychodzą te małe kurki, co tam się przedostają i wydziobują, bo wyszukują kukurydzy, ziaren, wśród owsa. Bo owsa to tak kury raczej nie bardzo jedzą. Idziemy, chodźcie. Tam jest oś przednia zrobiona, no to jest rozebrane. Cały most tylny jest rozebrany. Regeneracja mostu właśnie trwa. Także... no tam jest mechanizm różnicowy rozebrany. I stworzenie satelit pewnie do wymiany będą. Jeszcze pojadę zobaczyć, porównać do nowych części, bo trochę za bardzo wystają. No i działamy, ale to już na innym kanale się wszystko odbywa. Trzymajcie się, na razie. O, klucz. Gutmeistera.